Dobry wieczór Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy program Dziennikarski Poker. Dzisiaj na partyjkę do dziennikarskiej szulerni dał się zaprosić pan generał brygady Dariusz Wroński, były szef wojsk aeromobilnych. Witam serdecznie, panie generale. Dzień dobry Państwu. Zacznę od ostatniego wydarzenia. Dosłownie przed chwilą wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości, po posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa ogłosił decyzję o wzmocnieniu granicy naszej wschodniej w związku z pojawieniem się, czy informacjami o pojawieniu się grupy pana Prigożyna na granicy, na Białorusi. Zdaniem zarówno wicepremiera Kaczyńskiego, jak i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, to jest grupa, która może posłużyć do ataków hybrydowych, no o dużo poważniejszym charakterze niż te z użyciem migrantów. No ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt, tą wizytę, która właśnie odbywała się w Ukrainie naszego prezydenta. Myślę, że po konsultacjach z czynnikami, czyli z dowódcami, z szefem Sztabu Generalnego, minister obrony narodowej oraz sam prezydent, również wszyscy, którzy zgłaszali ostatnio podczas posiedzenia w Pałacu Prezydenckim, że trzeba bardzo pilnie przyglądać się i monitorować całą sytuację. Myślę, że nie jest to ten moment, w którym musimy się obawiać, ale wzmóc naszą obserwację i wszelkie sytuacje, które się pojawiają, muszą być wcześniej wychwytywane, przewidywane z takim wyliczeniem, aby nie dopuścić do wtargnięcia poważniejszych sił czy poważnych zamiarów strony, nazwijmy to ZBiR, czyli Związek Białorusi i Rosji. Myślę, że te fałszywki, które się pojawiały, one będą od czasu do czasu, a może nawet coraz częściej się pojawiały, typu bunt, typu jakiś ustawiony przewrót. Choć to jest potrzebne Rosji i no tutaj samemu Putinowi z całą pewnością, aby wywołać strach u zachodnich decydentów o niekontrolowanym na przykład rozpadzie Wielkiej Rosji, i pod tą flagą wykonujemy różne działania, które będą miały zaskoczyć Zachód. W tym na przykład może to być grupa ciemnoskórych migrantów szturmujących granice na kierunku zachodnim, a to są świetnie przygotowani, czy dobrze przygotowani, wyposażeni wychowankowie na przykład właśnie grupy Wagnera. Tego mamy się co obawiać. To jest powód, dla którego należy wzmożyć czujność, ale jeśli chodzi o szczegóły, dlaczego do tego mogło dojść, dlaczego to w ogóle wszystko wynikło i skąd ten fikcyjny bunt, to możemy sobie pokrótce bardzo to zaraz o tym porozmawiamy, oczywiście, bo to, no, powiedziałbym, temat tygodnia. Ale chciałem jeszcze zapytać o opinię pana generała, bo no, pan wicepremier Kaczyński tego nie powiedział, ale dał do zrozumienia, znaczy odmówił podania szczegółów. Natomiast można się domyślić, że to wzmocnienie polega na po prostu przesunięciu jednostek wojskowych, jak się wydaje. Jak duże siły są potrzebne, żeby taką grupę pana Prigożyna zatrzymać, w razie czego, żebyśmy nie musieli w Berlinie szukać? Tak, ja bym tego chciał przypomnieć, i to jest chyba takie najistotniejsze w tym momencie, że cały czas od praktycznie 2 lat w zasadzie Wojsko Polskie i jednostki nasze wspólnie z Strażą Graniczną, wspierani również przez służby mundurowe, przez policję, utrzymują ciągły i stały dyżur w rejonie naszych granic, a szczególnie właśnie na kierunku wschodnim oraz północnym.
wschodnim. Jednostki nie zeszły do swoich, do tak zwanych MSD, czyli miejsca stałej dyslokacji. Te jednostki pełnią cały czas dyżur, 24 na okrągło, więc ta siła, która działa dodatkowo na naszą korzyść, czyli wybudowana zapora inżynieryjna na granicy oraz system monitoringu, który już uzupełnił ją tak na 100%, daje nam ogromne szanse na to, aby wyprzedzić te wszelkie działania, które mogłyby nas zaskoczyć. Ale jeżeli chodzi o siły po stronie polskiej, czy po stronie, nazwijmy to, wschodniej flanki NATO, bo tak musimy rozpatrywać, to na dzień dzisiejszy są oczywiście wystarczające i nie, ja tak jak mówię tutaj, na dzień dzisiejszy nie ma powodu, aby dodatkowo dokładać jeszcze więcej sił. One są adekwatnie dostosowane do zagrożenia. Jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście w trybie alarmowym również przecież są takie możliwości i można dosłownie z godziny na godzinę poderwać na różnych kierunkach różne jednostki. Zwłaszcza, że dzisiaj akurat Abramsy dotarły, ale o tym później, panie generale, bo no, ciekaw jestem pana opinii o naturę tego, co się zdarzyło w sobotę w Rosji. Ta grupa pana Prigożyna, do takich zbirów, bo to nie jest normalne wojsko, aczkolwiek sprawni wojskowo, no, przejechało ponad 700 kilometrów po terenie Rosji. Zajęła miasto Rostów razem z dowództwem południowego okręgu wojskowego. Pojechała sobie dalej, po czym pucz się roztopił jak śnieg na wiosnę. Co to było za przedstawienie? Pamiętajmy, że no Rosja ma ogromne tradycje w organizowaniu różnych spisków i udziału w tych spiskach służb specjalnych. Tak się mówiło jeszcze za czasów carskiej ochrony, że jak trzech ludzi spiskuje, to dwóch na pewno jest od nas, tak oni mówili. Tak, ja tu posłużę się jak gdyby pewną formą mojej opinii, którą przedstawiłem w dniu, kiedy odbywał się ten fikcyjny bunt, fikcyjny pucz, czyli na dobrą sprawę piątek, sobota. Ten fikcyjny bunt, który on był misternie budowany jeszcze przed przekazaniem Bachmutu. Proszę sobie przypomnieć te momenty przez grupę Wagnera, i którzy mieli przekazać teren pod komendę FSB. I te buńczuczne filmiki, te krzyczące wezwania do Szojgu, do Gierasimowa, one miały nas przygotować pomalutku do takiego potencjalnego ustawionego przewrotu. My wszyscy mieliśmy uwierzyć w to, że bunt odważnego Wataszki pomału się będzie dokonywał. Człowiek mocny stuknie pięścią Putinowi i powie dość. I stąd te wszystkie zabiegi. Po pierwsze, ja bym to ujął w takich kilku punktach. Po pierwsze, ustawiony bunt Wagnerowców był takim testem lojalności, bo musimy sobie powiedzieć, że tutaj było takich kilka pieczeni na jednym ogniu upieczonych. I to był test lojalności dla wyższych szczebli rosyjskich dowódców i decydentów oraz oczywiście oligarchów czy ludzi przemysłu zbrojeniowego. Można dodać również, że służby FSB zaczęły przyglądać się osobom ze świata władzy i biznesu, które jak na sygnał, na wieść o buncie, w panice opuszczały Moskwę. Widzieliśmy te obrazki nie tylko w internecie, ale również telewizja pokazywała. Zarówno w piątek, jak i w sobotę 24 czerwca. Czyli
oczyszczenie armii z oficerów, którzy wykazywali się nietypowymi reakcjami w zasadzie na wieść o buncie. No i to powiem, że moje środowisko, czyli dotyczy to też pilotów, którzy odmówili atakowania kolumn pojazdów Wagnera, tłumacząc się oczywiście, że zagrożeniem dla cywilów. Po drugie, z całą pewnością testowane było zachowanie Zachodu na wieś o możliwym przewrocie wojskowym wewnętrznie i od środka. Rosja, mająca już, tak jak pan redaktor powiedział, w historii wiele takich udanych przejęć władzy, chce uniknąć niespodziewanych, zaskakujących reakcji z zewnątrz, czyli na przykład z NATO. Kolejno, lawirujący Łukaszenka, który zwodzi na różne sposoby Putina w wielu kwestiach inwazji oczywiście rosyjskiej na Ukrainę, dostaje nagle silne wsparcie i mocne uzasadnienie dla Zachodu, dlaczego grupa Wagnera znalazła się na Białorusi. Prigożyn dostaje do wykonania projekt i przypilnuje, aby Łukaszenka mu nie przeszkadzał. Ma być jak gdyby pewnie takim gwarantem Putina. Mam jednak tutaj takie nieodparte wrażenie, że Putin, ugłaskawszy swojego przyjaciela, powiedzmy tam w cudzysłowie, w pierwszej kolejności może pozbyć się ministra Szojgu, Gierasimowa, obsadzając wielkimi przyjaciółmi czy zaufanymi ludźmi, na przykład Surowikinem czy Dininem i innymi nazwiskami dowódców niższych szczebli, bardzo wiarygodnych, ale jednak prędzej, chyba raczej niż później Putin, wykorzystawszy Prigożyna, również może jego się pozbyć. Tu jest taka ogromna ciekawostka i to jest wielka zagadka, a jednocześnie jak gdyby powód, dla którego głęboko wierzę, że to jest i że była to ustawka. Ciekawostką jest obiekt o znaczeniu strategicznym, którego nie ruszył, mając w zasięgu ręki Prigożyn i jego wojska. Kiedy zajęto również lotnisko czy lotniska, zajmowano obiekty militarne bez jednego strzału. Dlaczego Prigożyn nie poszedł na Woronesz 45? To jest tajna strefa, to jest tajne miejsce przechowywania rakiet balistycznych, rakiet atomowych. No i po drugie, jakim cudem w niepewnym rejonie szybko poruszających się wojsk nagle znalazła się Russia Today w momencie przekopu drogi w kierunku na Moskwę i to tam właśnie za Woronerzem, ja wiem, no mieli może gdzieś 150 do 200 kilometrów jeszcze do Moskwy, gdzie nie pada ani jeden strzał z obu stron. W ogóle nie pada żaden strzał w ciągu 24 godzin tego ustawionego puczu. No tam podobno strącono jakieś helikoptery i samolot, jednak podają informacje o ofiarach. Tam chyba 13 pilotów miało zginąć. Tak, oczywiście dotyczy to z całą pewnością jednego samolotu IL-22. Dotyczy to również śmigłowców właśnie w przeważającej liczbie, ponieważ są Mi-8, są Mi-24, Mi-35 i 1K-52. No cóż, rzeczywiście myślę, że Putin i w tej chocholej ustawce skłonny jest dopuścić się do różnych rzeczy nieprzewidywalnych, więc jeżeli będzie potrzeba, i myślę, że tu chyba za dużo wykonali, być może, że nie musieli tego robić, no jednak z jakiegoś powodu tak się zawsze również coś stało. Może pójść nie tak, ale jeżeli tak, to jakie będą skutki tego? No bo jednak dla armii Federacji Rosyjskiej to jest, powiedzieć, że to kompromitujące, to nic nie powiedzieć, że jakaś kolumna wojskowa się tak 700 kilometrów jeździ po kraju. Gdyby chcieli, to by gdzieś tam pojechali do tej Moskwy. Tylko pytanie, co dalej oczywiście. No bo co, tam poszli na defiladę po Placu Czerwonym, nie wiadomo. Ale jaki to będzie miało skutki, mam na myśli przede wszystkim armię, bo armia jest bardzo niezadowolona z tego, co się dzieje. Wojna, no, łagodnie mówiąc, nie toczy się tak, jak by chcieli. Co więcej, jest
wrażenie takiego przeważającego wpływu osób spoza armii, tu głównie FSB. Sam Szojgu przecież też wojskowym nie jest, pomimo tego, że uszył sobie te mundury jak marszałek Żukow, to z wojskiem nie ma nic wspólnego. Jaki to będzie dawało skutek, już nawet niezależnie od tego, czy to była reżyserowana ustawka, czy jakiś autentyczny poryw serca, w którym mięty szałem pan Prigorzyn postanowił obalić cara. No przecież on tam już mówił, że wymienią prezydenta. No niewątpliwie powstał ogromny bałagan. Pojawił się z całą pewnością brak zaufania do dowódców i to był jeden z większych takich samobójów czy strzałów w kolano w wykonaniu Putina. Z całą pewnością nie uda mu się w przyszłości zbyt bardzo zbudować podobnego planu i mało kto uwierzy w jego decyzje, bardziej będą zastanawiali się nad tym, że rzeczywiście ten władyka, który jest numer jeden dzisiaj w Rosji, on jednak nie za bardzo panuje nad wszystkim. Nie będą chcieli przyznać się do tego, że ten pucz oczywiście był fikcyjny. Oni będą brnęli w dalszym ciągu, że tutaj nastąpiło ułaskawienie Prigorzyna i jego grupy. W dalszym ciągu na rynkach finansowych był zachowany co prawda pewien spokój, ale jednak kontrahenci nie tylko chińscy nagle wstrzymali się z wszelkimi decyzjami o wysyłaniu swoich towarów lub wymiany obopólnej z Rosją. To są bardzo dziwne zdarzenia, które jednak miały miejsce gospodarcze i tego być może nie przewidział do końca zespół Putina. Nie tylko Chiny, ale również państwa zachodnie, tak samo Niemcy, jak i Włochy oraz Francja. Dzisiaj w tych gazetach czytałem takie opinie, że zastanawiają się rzeczywiście, czy by całkowicie od nich nie wyjść, ponieważ jest brak wszelkich gwarancji, co tak naprawdę dalej może się tam wydarzyć. Ja chciałbym tutaj nadmienić jedną bardzo ważną rzecz, że błyskawiczna decyzja Putina o banicji Prigorzyna i zawieszenie tej zdrady i taryfa ulgowa dla części jego grupy jest jakimś kolejnym sygnałem, że coś jest tutaj nie w porządku, ponieważ obserwujemy, że będzie to towarzystwo przechodziło na stronę FSB, będzie oddawało swój sprzęt, w którym prawdopodobnie Gwardia Narodowa Rosyjska jest niesamowicie osłabiona, w związku z czym trzeba ją trochę podbudować. I po czym obserwujemy, w centrum Białorusi buduje się na szybko wielkie obozowisko z zapleczem logistycznym, szkoleniowym dla przyszłych projektów grupy Wagnera. No tutaj musimy rzeczywiście, i ta decyzja naszych decydentów w Polsce nie jest przedwczesna, ona jest adekwatna do sytuacji. Będziemy musieli jeszcze bardziej przyjrzeć się, na dalekich odległościach wyławiać wszelkie sygnały mówiące o tym, że może nam cokolwiek zagrozić. W związku z czym nie jest przesadzone... Przepraszam generale, ale to chyba też Ukraińcy powinni bacznie obserwować tę grupę, bo no, mogą próbować szczęścia na kierunku kijowskim. Właśnie i to właśnie jako w tej części chciałem pokazać na samym końcu, ponieważ Rosjanie jak gdyby przygotowując tą prowokację zachęcali poniekąd siły Ukrainy do rozpoczęcia ataku głównego. Skoro pojawił się bunt, to na pewno Ukraina teraz zaatakuje. Cóż, tak się nie stało. Bardzo nerwowo oczywiście wytrzymali dowódcy ukraińscy. Wytrzymał
naczelny dowódca. I widzimy, że tak zwany wariant B, który mógł Putin zastosować, to będzie próba obejścia jak gdyby tej części walczącej w tej chwili na wschodzie i być może rozpoznanie w jakimś sensie północnej strony, czyli granicy ukraińsko-białoruskiej. I tu mogą się bardzo, bardzo sromotnie kupić, mówiąc, używając gwary młodzieżowej, ponieważ jak wiemy, teren jest nie tylko bagnisty, nie tylko nie do przejścia dla tak zwanego żołnierskiego buta, nie mówiąc już o czołgach czy o transporterach opancerzonych, ale dodatkowo cały rejon wyposażony jest w ogromne fortyfikacje i zabezpieczenia polami minowymi. To trzeba by być szaleńcem, żeby w ogóle pchać tam wojsko, ponieważ nie ma takiej możliwości, aby to przejść. Dlatego tutaj troszkę nie bardzo mi się chce wierzyć, że jednak od tej części ukraińsko-białoruskiej mogłoby się coś wydarzyć. Z kolei z terenu Polski, Litwa, Łotwa, Estonia, które mamy tutaj na bezpośrednim również styku pomiędzy Białorusią a tymi naszymi krajami, dodatkowo mamy przerzucone siły również natowskie z państw, które wspierają nasze kraje. Myślę, że tutaj nie pójdzie Putin i jego grupa w swoim zamyśle, aby rzucać się w tym momencie na armię natowską. Właśnie, to byłoby panie generale, dodatkowo ta polska armia otrzymała dzisiaj nowiutkie 14, znaczy one są używane, ale po bardzo solidnym remoncie. Ja miałem okazję widzieć to, jak to jest remontowane w zakładach w Alabamie. Tam naprawdę każdą śrubkę rozkręcano i konserwowano albo wymieniano, ale 14 nowych Abramsów właśnie dla 18 Dywizji Pancernej, tak zwanej Żelaznej Dywizji. Wkrótce mają przychodzić następne dostawy tych czołgów. Jak to zmieni sytuację? Zdecydowanie zmieni, tym bardziej, że te czołgi, które właśnie żeśmy teraz otrzymali, to jest taka grupa batalionowa. Tym w ogóle nie przejmowałbym się, że otrzymali używane czołgi, ponieważ ich resursy zostały na tyle zwiększone, że jeszcze długo, długo będą nam służyły, a przede wszystkim tej pierwszej grupie batalionowej, która będzie szkoliła sama siebie, to znaczy oczywiście, bo to są ludzie, trzeba pamiętać, już wyszkoleni przez Amerykanów. Będą szkolili następnych i teraz oczekujemy tych 250 sztuk Abramsów, które do nas do roku 2006 w pełni mają dotrzeć. A zatem przyszły rok będzie największa dostawa, 2024 będzie największa dostawa tych czołgów. Czołgów, które są dedykowane do walki przeciwko rosyjskim ciężkim zagonom pancernym właśnie na terenie lesisto-jeziornym europejskim. Panie generale, to taka próba generalna była, pamiętam, z czołgami Saddama Husajna, to tam, który miał tych czołgów więcej niż Adolf Hitler, ale jakoś szybko to wtedy poszło. No ja myślę, że morale tych wojsk było na tyle słabe, że oni tam po kilku uderzeniach i kiedy zobaczyli, że ich koledzy, ich dowódcy poddają się, także praktycznie większość, 80% sił poza tymi gwardyjskimi siłami, które walczyły do końca, oddały i sprzęt, poddały się oczywiście temu rozbrojeniu, które później nastąpiło. Pamiętajmy, że tam walczyły czołgi produkcji rosyjskiej, te 72 w głównej mierze. To tak. I one nie dawały w ogóle rady, to był fantastyczny cel. Praktycznie z kalibru 23 mm można było je nawet zatrzymać. Także mało się liczy jednak ta technika, ten sprzęt poradziecki, który oni mieli, a ten, który dzisiaj widzimy zastosowany podczas inwazji na Ukrainę,
on jednak odnosi pewne marne efekty. Bardzo serdecznie dziękuję, panie generale. Pan generał brygady Dariusz Wroński, były szef wojsk aeromobilnych, nasz stały na szczęście gość. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz, za udział w programie, panie generale. Dobrej nocy życzę. Dziękuję uprzejmie. A państwa już zapraszam na wieczorny program telewizji Republika w Punkt. Widzimy się o godzinie 20:00.